Mam na imię Magda. Z wykształcenia jestem architektem, czynnie pracuję zawodowo. Jestem mamą 2,5-letniej Alicji, mężatką, właścicielką wiszkoftowego psa i czarnego kota. A stwardnienie rozsiane choruje stosunkowo krótko, ale intensywnie. W styczniu tego roku, 2021, rozpoczęły mi się problemy ze wzrokiem. Natomiast sama diagnoza została postawiona już w lutym, czyli miesiąc później. Problemy z wzrokiem rozpoczęły się od zaburzeń widzenia, uczucia obecności ciała obcego na oku, natomiast była to kompletnie bezbolesna przypadłość. Natomiast zupełnie niezależnie postanowiłam udać się na korektę wady postawy i skorzystać z usług fizjoterapeuty, który zalecił wykonanie rezonansu magnetycznego. I po otrzymaniu wyników badań wyjaśniła się sytuacja związana z problemami ze wzrokiem. Na wynikach uwidocznione zostały liczne zmiany demineralizacyjne i zasugerowano konieczność pogłębionej diagnostyki. Udałam się tutaj już na wizytę do neurologa, który zasugerował dalsze leczenie na oddziale szpitalnym i pogłębioną diagnostykę. Trafiłam do oddziału, została poszerzona właśnie diagnostyka o punkcję i dodatkowe badania laboratoryjne, które potwierdziły rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Po pierwszym rzucie i leczeniu sterydowym przystąpiłam do leczenia lekiem pierwszej linii w ramach badań klinicznych. Natomiast niestety krótko po nastąpiły kolejne rzuty. Straciłam słuch, a krótko po zostałam sparaliżowana. Miałam bezwładne kończyny, nie mogłam się poruszać. Po trzecim rzucie zostało mi już zaproponowane leczenie lekiem drugiej linii. Uznano, że moja jednostka chorobowa ma charakter agresywny i musimy po prostu zacząć działać. Od tej pory funkcjonuje zupełnie normalnie. Zaprezentowany przypadek pani Magdy, która jest leczona w naszej klinice neurologii w Zabrzu, to przypadek pacjentki z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego o wysokiej aktywności choroby. Co to oznacza? U naszej pacjentki występują rzuty choroby, kilka rzutów choroby w krótkim czasie i towarzyszy im duża aktywność radiologiczna, czyli w obrazie rezonansu magnetycznego głowy widzimy zmiany aktywne, które wzmacniają się po podaniu kontrastu. Oznacza to, że aktywność choroby u tej pacjentki jest wysoka. Co zatem możemy zaproponować, jeżeli chodzi o leczenie? W mojej opinii u takiej pacjentki nie mamy czasu do stracenia, po prostu. Każdy rzut choroby, każde zaostrzenie niestety może pozostawić po sobie pewien ubytek, niestety pewną niesprawność. Dlatego mając przed sobą taką pacjentkę z kilkoma rzutami choroby i również ze współwystępującymi zmianami aktywnymi w obrębie rezonansu mózgowia, nie powinniśmy czekać. Powinniśmy od samego początku wybierać terapię wysoce skuteczną, taka, która okaże się skuteczna, efektywna w wytłumieniu aktywności choroby. Miałam to szczęście, że leczenie drugiej linii zostało mi zaproponowane na stosunkowo wczesnym etapie choroby, co pozwoli mi, mam nadzieję, utrzymać na długo sprawność. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia, często są leczeni preparatami, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, a przez to maleje szansa na zachowanie sprawności w dłuższej perspektywie czasu. W stwardnieniu rozsianym bardzo ważne jest wsparcie najbliższych, nie mówiąc już o codziennej pomocy w przypadku właśnie nasilenia objawów chorobowych. Bardzo ważne ich właśnie jest wsparcie psychiczne i świadomość po prostu obecności drugiej osoby. Natomiast bardzo ważną rolę odgrywa kontakt z osobami, które borykają się z tymi samymi problemami, ponieważ dopiero wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć pełne zrozumienie w drugiej osobie. Podstawowym problemem, wydaje mi się, w leczeniu stwardnienia rozsianego i funkcjonowaniu osób z tym schorzeniem jest brak dostępu do diagnostyki i kompleksowego podejścia do opieki nad nami. Tutaj doskwiera brak fizjoterapii i innych form rehabilitacji, które pozwoliłyby nam zachować sprawność na istniejącym poziomie. Ideałem było, gdyby każdy z nas miał dostęp już do profilowanego leczenia na wczesnym etapie choroby, żeby móc zapobiegać właśnie, a nie leczyć.
Staram się obecnie prowadzić normalne życie, funkcjonować tak, jak funkcjonowałam. Moim marzeniem jest, żeby było tak, jak jest. Żeby właśnie choroba nie była dla mnie barierą, a progiem jakimś, od którego można się odbić i szukać pozytywów w życiu.